Cześć! Niebawem rusza US Open, więc jeszcze w ostatniej chwili taki temat niezwiązany bezpośrednio może z amerykańskim turniejem, chociaż oczywiście pośrednio zdecydowanie tak. Ogłoszono składy turnieju drużynowego Laver Cup i jest to dobra okazja, by porozmawiać o przyszłości męskiego tenisa. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Dla tych, co może nie wiedzą, Laver Cup to są drużynowe rozgrywki, które powstały. Pierwsza edycja była w 2017 roku z inicjatywy m.in. Rogera Federera. Rozgrywki są nazwane na cześć Roda Lavera, czyli byłego słynnego australijskiego tenisisty, i występują w nich dwie drużyny, Europa i reszta świata. I właśnie poznaliśmy tenisistów, nazwiska tenisistów, którzy zostali powołani do obu drużyn. Ten mecz, turniej odbywa się zwykle około 2 tygodni po US Open. W tym roku zawody rozgrywane będą w Vancouver, a tak wyglądają składy obu drużyn. Zatem tak, w Europie wystąpią Holger Rune, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev, Hubert Hurkacz i Gael Monfils. Z kolei w zespole reszty świata wystąpią Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo i Ben Shelton. Przyznacie, że są to bardzo ciekawe składy, ale nie da się jednocześnie ukryć, że pod względem jakby nazwisk to jest to zdecydowanie najsłabsza edycja rozgrywek Laver Cup od początku powstania tych rozgrywek. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę zeszłoroczny skład, gdy po stronie europejskiej wystąpili Novak Djokovic, Roger Federer i Rafael Nadal. Miałem okazję być w Londynie wtedy w zeszłym roku na Laver Cup. No to było naprawdę niesamowite przeżycie. Czułem, że to może być ostatni taki moment, żeby zobaczyć wielką trójkę na żywo, na jednym korcie tak naprawdę, albo grających, albo wspierających się. Emocje były niesamowite. Zapamiętam szczególnie ten piątek, bo to był turniej rozgrywany w weekend. I w piątek ostatni mecz w karierze rozegrał Roger Federer. Oczywiście, że zawodowy to był mecz z Hubertem Hurkaczem na Wimbledonie, dość gładko przegrany, ale później jeszcze właśnie wystąpił w deblu podczas Laver Cup w Londynie w parze z Rafaelem Nadalem i emocji było bardzo dużo, szczególnie właśnie po tym meczu, bo wszyscy płakali, Nadal, Federer, nawet Novak Djokovic, więc no emocje były niesamowite, wydawało się, że te trybuny się unosiły w powietrzu z racji tych łez, tych wzruszeń, no było naprawdę wyjątkowo, zapamiętam tamten dzień chyba do końca życia i było niesamowicie i wiadomo było, że to się już nie powtórzy, no ale smuteczek jest, jak już znamy fakty, że dzisiaj, że w tym turnieju, który teraz będzie, nie zagra żaden z wielkiej trójki. Oczywiście wiadomo było, że Roger Federer już nie zagra w tym turnieju w tym roku w Vancouver. Będzie tam prawdopodobnie fizycznie, bo będzie wspierał obie drużyny, organizację zawodów, więc fajnie, że się pojawi, ale grać nie będzie. Nie będzie także Rafaela Nadala, który jak wiemy trochę sobie zawiesił karierę i zamierza jeszcze wrócić w przyszłym sezonie, ale czy wtedy zagra w przyszłym roku w Laver Cup? No wątpliwe. Myślę, że skupi się przede wszystkim na Roland Garros, by jeszcze raz zagrać i na Igrzyskach Olimpijskich, które też będą w Paryżu i trudno spodziewać się, że wystąpi również w tych drużynowych rozgrywkach. Nie ma także Nowaka Dżokowicza, czyli obecnego wicelidera rankingu męskiego. No tutaj wydaje mi się, że jakby trudno ukrywać, że Dżokowicz ma 36 lat i oszczędza siły, nie we wszystkich zawodach gra, w tych mniej ważnych zwykle sobie odpuszcza czasami, a Laver Cup to ostatecznie wciąż jednak drużynowe rozgrywki, ale bardziej jednak pokazowe i oczywiście prestiżowe bardzo, ale no to nie jest turniej wielkoszlemowy, więc trudno, żeby on chciał grać w takich rozgrywkach, gdy już jest stary i nie grają też jego dwaj najwięksi jednak rywale w historii, więc wydaje mi się, że to też nie jest zaskoczenie. Zaskoczeniem jest to, że mimo wszystko wydaje się, że szkoda, że po stronie Europy nie zagra Carlos Alcaraz, Hiszpan, czyli lider rankingu, Daniil Medvedev, Rosjanin, czyli dzisiaj chyba z tego co wiemy trzeci w rankingu. Poza tym, no oczywiście można mówić, że Rosjanie w ogóle nie powinni grać, no ale skoro gra Andrei Rublev, no to wydaje się, że nie byłoby nic przeciwko, żeby wystąpił również Medvedev.
nie ma Janika Sinnera, czyli Włocha, a nawet Niemca Aleksandra Zwieriewa, który jest troszeczkę niżej teraz w rankingu, no ale nazwisko, rozpoznawalność i jakość tenisowa oczywiście bardzo dużo. Dlaczego żałuję, że nie ma takich zawodników jak Alcaraz, Sinner, Miedwiediew? No, wydaje mi się, że te rozgrywki mają przede wszystkim dalej nakręcać zainteresowanie wokół męskiego tenisa. Wydawać by się mogło, że to nie jest jakoś specjalnie potrzebne, ale no, wielka trójka powoli kończy karierę i o tym zresztą zaraz powiem. Teraz następuje taki trochę czas przełomu, jeśli chodzi o męski tenis i zobaczymy, w jakim kierunku to w ogóle pójdzie. I na pewno wydaje mi się, że te nowe gwiazdy, Alcaraz czy Sinner, muszą nakręcać zainteresowanie. Muszą pojawiać się nowi kibice, czy to młodzi, czy w ogóle nowi kibice dla tenisa. I dobrze, żeby Laver Cup był też takim magnesem dla tenisa, dla męskiego tenisa. No i tutaj wydaje mi się, że tegoroczna edycja pod względem nazwisk nie jest niestety najbardziej atrakcyjna. I nie wiem, no wydaje mi się, że takich średnio zainteresowanych kibiców tenisa czy w ogóle sportu to trudno przyciągnąć takimi nazwiskami jak Rune, jak Fritz, jak, nie wiem, Cerundolo, czy jak Ben Shelton. Ben Shelton to oczywiście jest jeszcze gwiazda, która w jakiś sposób przyciąga, bo on jest bardzo wyjątkowy. Wiemy, jaka kariera z tenisa akademickiego do takiego dzisiaj bardzo już mocnego, zawodowego. No ale mimo wszystko, Root to niestety nie jest nazwisko bardzo takie grzejące, mimo że przecież sukcesy ma, finały wielkoszlemowe, no ale wciąż uważam, że taki Alcaraz, Sinner czy Miedwiediew zrobiliby dużo więcej dla takiego turnieju jak Laver Cup. Żeby nie było oczywiście wiernych fanów tenisa, tej dyscypliny, to oczywiście będzie bardzo interesowało. Będą chcieli oglądać transmisję, prawdopodobnie będzie w Eurosporcie, więc co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale tak, no chociażby po stronie Europy. Rune oczywiście wywołuje zainteresowanie, ale jest jeszcze młody i nie wszyscy, nawet ci mniej interesujący się fani tenisa, nawet go znają. Root, no to tak jak już mówiłem, Rublow to też nie jest bardzo takie gorące nazwisko. Tsitsipas tak, no ale wiemy, że on oczywiście w ostatnich miesiącach nie gra specjalnie dobrze, chociaż jest nadal wysoko w rankingu. Więcej się mówi o jego związku z Paulą Badosą, co też jest dosyć wymowne. Gael Monfils to też jest wielkie nazwisko, ale znów to jest tenisista, który akurat wraca trochę do zawodowego grania. Też dużo się mówi o jego historii z Eliną Svitoliną, a o tenisowych zawodach czy sukcesach nieco mniej. Bardzo fajnie z punktu widzenia naszego, że jest Hubert Hurkacz. Pierwszy raz w historii polski tenisista gra w Laver Cup. To jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Z jego punktu widzenia to jest marketingowy strzał w dziesiątkę, bo on dopiero dochodzi do tego najwyższego tenisa i tutaj no, trudno mieć jakby zastrzeżenia, narzekać. Bardzo fajnie, że Hubert jest. Zobaczymy, czy on zdoła w jakiś sposób przyciągnąć polskich kibiców w większej liczbie przed telewizory, jeśli chodzi o Eurosport. I w Vancouver, jak wiemy, to jest Kanada, więc czy więcej Polonii pojawi się na trybunach tego turnieju Laver Cup? Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Reszta świata, no to też niestety nie jest tak mocna drużyna, jak kiedyś organizować w składzie, gdzie byliby Pete Sampras, Andre Agassi. Niestety, dzisiaj Taylor, Fritz i Frances Tiafoe to są oczywiście gwiazdy amerykańskiego tenisa, ale nagrywam to oczywiście przed US Open. Oni mogą jeszcze tam zdobyć bardzo wiele, może jeden z nich wygra turniej, zobaczymy, ale na ten moment to nie są tak wielkie gwiazdy, no trudno powiedzieć, czy oni się jeszcze rozwiną, na ile. Miejmy nadzieję, że tak, bo oczywiście dla tenisa generalnie dobrze by było, żeby to nie było tak, że Europa dominuje, co się zdarza od kilku miesięcy, nawet lat można powiedzieć, tylko żeby ci tenisiści z innych kontynentów też byli w stanie doskoczyć i stanowić większe wyzwanie niż to jest dzisiaj. Tommy Paul to jest bardzo ciekawy zawodnik, ostatnio był w stanie ograć Alcaraza, no ale też jeszcze spokojnie. Jeśli chodzi o pozostałych tutaj zawodników, no to mamy chociażby Felixa Ogiera Aliassima, który no od wielu miesięcy jest pod formą. Ostatnio były dyskusje, czy jednak nie powinien się rozstać z wujkiem Nadala, czyli z Tonim Nadalem. On twierdzi, że nie, że to nie jest ten problem. No Argentyńczyk i Ben Shelton to oczywiście są gwiazdy ostatnich miesięcy i no bardzo ciekawe nazwiska, ale dalej uważam, że to nie są zawodnicy, którzy są w stanie wywoływać jakieś większe emocje w tym momencie wśród kibiców. Brakuje na pewno po stronie reszty świata Nicka Kyrgiosa. Tutaj trudno mieć inny dowód niż to, co się działo w serialu Breakpoint.
Kyriosa było tam bardzo dużo i no, to jest wymowne, ale trudno, żeby było inaczej. To jest bardzo gorące nazwisko, wywołuje emocje nie tylko te stricte na korcie, ale także swoim zachowaniem poza kortem, a nawet na korcie. Łamanie rakiet, czasem skandaliczne zachowanie. Do tego sukcesy, no przecież finał Wimbledonu w zeszłym roku, więc jakby tutaj trudno nie żałować, że nie ma Kyriosa, a kto jeszcze mógłby się pojawić? Bo to też nie jest tak, że nie pojawią się najlepsi w tym momencie z reszty świata. Pojawią. No tak naprawdę to brakuje może Alexa de Minora z Australii, czy Denisa Szapowałowa z Kanady. A tak poza tym, to nie za bardzo byłoby kogo jeszcze dopowołać. Efekt jest jednak taki, że w gronie tych 12 tenisistów powołanych na Laver Cup 2023 nie ma ani jednego zawodnika, który zdobyłby chociaż jeden tytuł wielkoszlemowy w singlu. To też jest no, dosyć szokująca statystyka, tylko dwaj doszli w ogóle do finałów wielkoszlemowych. To pokazuje, w jakim momencie, generalnie w tym momencie jest tenis, tak jak powiedziałem, w okresie wybitnie przejściowym. Starzy mistrzowie odchodzą, Federer już zakończył karierę, prawdopodobnie Nadal dokona tego w przyszłym roku, Djokovic, no nie wiemy ile jeszcze pogra, ale no przecież nie jest niezniszczalny, ma 36 lat, jego ojciec nawet sugeruje co jakiś czas, że to może być ostatni sezon tegoroczny, może jeszcze w przyszłym roku igrzyska, może 2-3 lata, no zobaczymy, ale na pewno wiecznie grać nie będzie. Dobrze, że jest Carlos Alcaraz, który jest naprawdę w gigantycznej formie i bardzo się rozwija. I też fajnie, że Djokovic doczekał się takiego rywala z młodszej generacji, właśnie Hiszpana. Ale jeśli chodzi o pozostałych, czyli chociażby Sinner, Rud, czy Rune, to są tenisiści, którzy jeszcze muszą popracować, żeby doskoczyć do poziomu Alcaraza. Jaka będzie przyszłość męskiego tenisa, waszym zdaniem? Piszcie proszę w komentarzach koniecznie. Czy to będzie tak, że pojawi się jakaś nowa wielka trójka? Czyli tak jak się czasami mówi, Alcaraz, Rud, Rune, albo Alcaraz, Rune, Sinner. No zobaczymy, ja nie jestem przekonany do końca. Wydaje mi się, że to się troszeczkę bardziej wyrówna, ale oczywiście mówimy generalnie o czasach, gdy Djokovic zakończy karierę, bo teraz to wydaje mi się, że najbliższe turnieje wielkoszlemowe to może być właśnie rywalizacja Alcaraza z Djokovicem. Tak jak właśnie w nadchodzącym US Open. Jestem bardzo ciekaw, czy pojawi się jakaś taka zdecydowana dwójka, trójka tenisistów, która zdominuje męskie rozgrywki, czy jednak będzie trochę tak jak w ostatnich latach w kobiecym tenisie. Czyli więcej loterii, takich wyników, których trudno było się spodziewać, czyli oczywiście chociażby Alcaraz dalej dominujący, ale poza nim w składzie finałów może jacyś zawodnicy, których nie spodziewalibyśmy się. No to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Gdyby było tak, że właśnie to się bardziej wyrówna, no to z jednej strony właśnie męski tenis, który się wyrównał, nie ma już takiej męskiej trójki jak w ostatnich latach, a z drugiej strony kobiecy tenis, który zyskał nas naprawdę w ostatnich latach, może nie latach, ale miesiącach, na stabilizacji, bo tak naprawdę mamy dzisiaj sformułowaną czołówkę kobiecego tenisa. Mamy mniej niespodzianek w kobiecym tenisie, przynajmniej w ostatnich miesiącach. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. I jestem właśnie bardzo ciekaw, jak będą się teraz rozkładały głosy. Jeśli ten męski tenis stanie się bardziej taki nieprzewidywalny, troszkę się wyrówna, a jeśli chodzi o czołówkę kobiecego tenisa, no to będziemy mieli dominację kilku nazwisk. Jak patrzycie na to, czy co będzie waszym zdaniem bardziej atrakcyjne? Czy wolelibyście, żeby była nowa wielka trójka w męskim tenisie? Czy właśnie nie? Czy może Alcaraz dominujący, a nawet nie? A poza tym, no to grono, nie wiem, 15-20 tenisistów. Jakie widzicie szanse dla Huberta Hurkacza w takiej rzeczywistości tenisowej? Nowej, bez tych gigantów starszych, którzy kończą już kariery. Piszcie proszę w komentarzach. Oglądajcie nowe odcinki programu tenisowego. Będą materiały dotyczące US Open, który oczywiście za sekundkę rusza. Subskrybujcie kanał i pozdrawiam.